Taki to sposób naiwnym umysłom, tym, mimo wiednie tęskniącym za słońcem wiedzy i szerokim łonem całej ludzkości, objawiał się cząstkowo i chaotycznie świat wirujących po szerokich przestworzach zjawisk i myśli. Nie wyrabiały się z tego stałe przekonania żadne, nie wysnuwała się jasno przewodnia nic innego lepszego życia, ale w sumienia wchodziły wątpliwości, w piersi pragnienia. Młode oczy przesłaniały się smutkiem myśli poczynającej czuć swe kajdany. Późno już było, gdy po długiej rozmowie młodzieńcy powstali z siedzeń swych i stanęli naprzeciw siebie z pobladłymi twarzami i gorącym wzrokiem. Po chwilowym milczeniu Meir ozwał się. Eliezerze, czy my nigdy wielkim głosem nie krzykniemy do ludu, aby rozejrzał się? I przejrzał, czy my zawsze gnić będziemy jak robaki przysypane ziemią i patrzeć, jak lud cały dusi się i gnije? Eliezer spuścił ku ziemi łzawe swe oczy. Wzniósł w górę białe ręce i harmonijnym głosem swym wyrzekł: Ja za lud mój codzień śpiewam i płaczę przed Panem. Meir uczynił gest niecierpliwości. A w tejże chwili Ber, podnosząc się ciężko z łóżka, zaśmiał się grubym, posępnym śmiechem. Śpiewaj i płacz, rzekł do Eliezera, ciebie twój srogi ojciec takim wielkim strachem napełnił, że ty nic innego zrobić nigdy nie będziesz mógł. Potem położył dłoń na ramieniu Mejra i dodał, ten tylko zuchwały jest, i przeciwko wodzie popłynie. Ale woda mocniejsza od człowieka. Gdzie ona jego zaniesie? Opuszczając mieszkanie Jankla, Meir zobaczył znowu w jednej z izb tę samą, co w przódy postać niewieścią, siedzącą nad kolebką uśpionego dziecka. Pochyliła się ona tylko i obu łokciami obrzek kolebki wsparta drzemała. Światełko lampki płonącej na piecu padało teraz wprost na nią. Oświecało szafirowy podarty kaftan, który okrywał plecy jej i piersi, nie okrywając ramion, ociągniętych rękawami grubej koszuli. Na głowie miała ona czepiec świąteczny z wielkim, zmiętym kwiatem, którego czerwona barwa dziwnie odbijała przy zżółkłej, pomarszczonej skórze niskiego czoła i zwiędłych policzków. Nie stara to jeszcze była niewiasna, ale spracowana, sterana, znękana. Jedno na nią spojrzenie wystarczało, aby przekonać się, iż życie jej upływało wśród trudów i upokorzeń, i że nie odświeżyła go nigdy żadna kropla domowego szczęścia. Patrząc na nią, łatwo też było zgadnąć, iż nie dożyje ona. Jak frejda, żona heretyka Hersza, stuletniej rocznicy swych urodzin, i że nie będzie zwolne i słodko usypiać do snu wiecznego wśród błogiego serca jej gwaru licznych wnuków i prawnuków. Jęta, żona pobożnego repiankla, była duchem zabitym w zmordowanym ciele. Kiedy kroki odchodzących gości, mieszając się czas jakiś, z kilku osób głęboko uśpionych umilkły, Eliezer stanął w niskich drzwiach swej zdepki i przez kilka sekund spoglądał z dala na drzemiącą matkę. – Mamę – odezwał się z cicha – czemu ty się spać nie położysz? Mała Hajka zasnęła dawno i płakać już nie będzie. Połóż się ty, mamę. Spocznij. Szept syna dosięgnął drzemiącej głowy jęty. Podniosła powieki. Zwróciła wzrok mętny ku wysmukłemu młodzieńcowi, którego delikatna twarz świeciła wśród zmroku bielą alabastru. I o dziwo małe, mrużące się jej oczy mrużyć się przestały, a z bezbarwnych źrenic wymknęło się światełko radości. Eliezer, chodź tu, szepnęła. Młodzieniec zbliżył się i usiadł na krawędzi łóżka. Jak ja mogę zasnąć? Szeptały doń żółte, zwiędłe wargi kobiece. Kiedy moja głowa taka biedna, hajka chora i co moment zapłakać może, a jak ona zapłacze głośno, Jankiel obudzi się i we wielką złość wpadnie. Śpij, mamę. Odszepnął syn, a ja tu posiedzę i hajkę kołysać będę. Żółta, pomarszczona twarz z wielką czerwoną różą nad czołem pochyliła się i spoczęła nie na wysoko usłanych brudną bielizną okrytych poduszkach, ale na kolanach siedzącego obok młodzieńca. Eliezer wsparł ramię o krawędź kolebki, czoło złożył na dłoni i dumał. Niekiedy poruszał nogą bieguny kolebki i z cicha nucił. Oj, biedna, biedna moja głowa szeptała przez sen drzemiąca na kolanach syna żółta twarz kobieca. Biedna głowa twoja, o Izraelu! w zadumie szeptały różowe usta czuwającego nad kolebką młodzieńca. Kiedy tak działo się w mieszkaniu Rebiankla, Mała i zwinna postać ludzka mknęła w ciemnościach przez obszerny podwórzec szkolny ku stojącej przy nim niskiej chatce rabina Izaaka Todrosa i zniknęła za niskimi drzwiami jej, które zamknęły się za nią z głośnym skrzypnięciem. Skrzypnięciu temu odpowiedział z wnętrza chatki głos męski o czystym, lecz niskim basowym brzmieniu. Czy to ty, Mosze? Ja, nasi. Sługa Twój wierny, nędzny podnóżek stóp Twoich. Niech sen Twój nawiedzają aniołowie pokoju, niech każde tchnienie ust Twoich wonne będzie i przyjemne Tobie. Jako oliwa zaprawiona mirrą, a kiedy ty spać będziesz, niech dusza Twoja kąpie się z wielką rozkoszą w strumieniu duchów. Basowy głos wychodzący z wnętrza ciemnej izby znajdującej się za malutką, również czarną sionką zapytał. A gdzie ty tak długo był, Mosze? Człowiek znajdujący się w siądce odpowiedział. Ja wieczerze sobotnią jadł w domostwie Ezofowiczów. U Ezofowiczów święcą sabaty ze wspaniałością wielką i ja do nich na sobotnie wieczerze często chodzę, ażeby duszę swoją w wielkiej wesołości utrzymywać. Ty dobrze robisz, Mosze, że w sabat duszę swoją w radości utrzymujesz. A co tam o nich słychać? Źle słychać nas? Między różami i liliami lęgnie się tam bardzo brzydki robak. Jaki to robak? Robak taki, co świętą wiarę naszą gryzie i z Izraela zrobić może lud gojów i hazarników. A w czyim sercu lęgnie się ten brzydki robak? On lęgnie się w sercu Mejra Ezofowicza, wnuka bogatego Saula. Mosze, czy ty zobaczył robaka tego własnymi oczami i posłyszał go własnymi uszami? Mów, Mosze, na mojej głowie leży wielki ciężar wszystkich dusz, co są w tej gminie i ona o wszystkim wiedzieć powinna. Wsiące zapanowało na chwilę milczenie. Człowiek, który tam wśród głębokich ciemności siedział, w skurczonej postawie, u zamkniętych drzwi świętego rabina, zbierał znać myśli swe i wspomnienia. Po chwili chrapliwym swym i śpiewnie zanoszącym się głosem mówić zaczął. Ja na własne oczy widziałem i na własne uszy słyszałem. Meir Ezofowicz nie odprawiał dziś sobotniego kiduszu z całą familią swoją i przyszedł do domu wtedy... Kiedy sabat już dawno był się zaczął, ja jego zapytałem się, co on robił, a on mnie powiedział, że bronił od wielkich napaści chatę Abla Karaima i wnuczki jego gołdy. Umilkł.